W Wielki Piątek, w dniu upamiętniającym śmierć Jezusa Chrystusa na Krzyżu, groby pańskie są już przygotowane we wszystkich kościołach katolickich. Po wieczornym nabożeństwie wierni odprowadzą tam najświętszy sakrament. Od tej pory aż do rezurekcji w Wielkanoc będą modlić się i czuwać przy grobie na wzór straży, która pilnowała Chrystusa. Z kamerą odwiedziliśmy największe kościoły w Suwałkach. Symbolika grobu pańskiego jest ważna, mówi ksiądz Lech Łuba, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W Wielki Czwartek po zakończeniu bożeństwa wielkoczwartkowego Pan Jezus znaleziony w, w sakramencie został odprowadzony do tzw. ciemnicy i w tej ciemnicy Pan Jezus przybywał. Przez cały Wielki Piątek do wieczornego nabożeństwa. Nabożeństwo wieczorne kończy się właśnie odprowadzeniem Chrystusa do grobu, a więc właśnie do czegoś takiego, co Państwo w tej chwili widzą i co wskazuje, jak wiemy, grób to jest właśnie symbol zmartwychwstania, ale też symbol. Czegoś, co miało miejsce w Wielki Piątej, kiedy to właśnie Pan już został zamordowany na krzyżu do naszego zbawienia, kiedy to po zdjęciu z krzyża został złożony do grobu. Właśnie tamten grup sprzed 2000 lat, on zupełnie inaczej wyglądał. To był grób wykuty w skalę. Te dzisiejsze groby, czy te dzisiejsze symbole grobów, oczywiście one wyglądają zupełnie inaczej. One mają czasem taki wymiar współczesny, nawiązują do różnego rodzaju wydarzeń, czy w naszym kraju, czy w kościele, czy w ogóle w świecie.